zapraszamy na krótką prezentację pana Janusza Głowińskiego, który przybliży znaczenie 11 listopada Święta Niepodległości. W prelekcji usłyszymy o wydarzeniach, które doprowadziły Polskę do odzyskania wolności po 123 latach zaborów oraz o tym, jak nasi przodkowie walczyli o niepodległość. To doskonała okazja, by poznać bliżej bohaterów tamtych czasów i zrozumieć, dlaczego ten dzień jest tak ważny dla każdego Polaka. Dziękuję. Ja też przyniosłem sobie nie smyczka, nie flecik, ani jakieś książeczki, ale jakieś inne eksponaty. To są eksponaty takie, które wyrąbywały wolność Polski, ale to później przedstawię, jak pani powiedziała, krótko. 106 lat temu, jak wiadomo, odzyskaliśmy niepodległość. Po 123 latach niewoli. Ale odzyskaliśmy dlatego, że akurat splot wydarzeń, polityki, wojska, ludzi, czynów tak się ułożyło w Europie, że wszyscy trzej zaborcy złapali się za gardła. Mickiewicz już w swoich tam wierszach pisał, że o wojnę narodową, Boże, pomóż, by taka zaistniała. I właśnie w 14 roku, tu jak wcześniej pani powiedziała, wybucha wojna pierwsza światowa, później zwana. Wszyscy trzej zaborcy przeciwko sobie występują, ale w tych zaborcach jest 1 100 000 Polaków, żołnierzy. 600 tysięcy jest w armii rosyjskiej, 300 w austro-węgierskiej i 200 w pruskiej. To jest bardzo duża liczba, duża ofiara była dla Polaków, żeby ci właśnie żołnierze zginęli. Jak mówimy, splot wydarzeń, ale ktoś nad tym musiał czuwać. Tu nikt nie powiedział, ale no, trzeba pochylić się takiemu człowiekowi jak Józef Piłsudski. On od urodzenia już miał styczność z wojskami carskimi i tak na przykład urodził się 5 grudnia 1867 roku. Już wtedy zmarł generał, który na Litwie bardzo dokuczał Polakom, nazywał się Murawiew, a przezywali go Wieszatiel, bo za byle co, za jakieś małe wykroczenia wieszał Polaków, rozstrzeliwał, plus na Sybir wysyłał, albo ewentualnie zamurnienia robił. I on wydał dekret, że w nocy nie wolno, żeby się świeciło w domach, we dworach, w kościołach, czyli wtedy się to nazywało iluminację. I właśnie wtedy, 5 grudnia 1867, jedzie patrol rosyjski, 20 konnych i oficer. I dojeżdżają do wsi Zułów. Zułów jest to na Litwie mała miejscowość, właśnie tam Piłsudski się urodził. I ten oficer patrzy, świeci się we dworze, dwór jest oświetlony. No to kazał wojsku otoczyć, no i zadowolony, że wykrył spisek, za to będzie nagroda, medal czy tam awans. I jakie było zdziwienie, jak wchodzą do dworu, a tu dziecko urodziło się, no i dlatego się świeciło, nie? Bo wszyscy krzątali się, cała służba, wszyscy koło tego porodu. No to, a to właśnie się urodził późniejszy marszałek Józef Piłsudski, czyli już od urodzenia ma styczność z tymi Rosjanami. No, jakie było, wyszedł niesmaczny ten oficer, głowa na dół, odjechali. Potem za ubywa 10 lat marszałek przyszły, 10-letni chłopczyk, usiadł na kolanach u mamy i mówi: mamusia, jak dożyjesz 16 roku życia, no to, a w jego mniemaniu to już był dorosły mężczyzna, to wypędzę Rosjan z Polski. Potem mu się to udało, ale już taki impuls, nie, że już myślał o tym jako małe dziecko.
Następnym takim wydarzeniem było w 14, na zesłaniu, jak był w 1887, 5 lat siedział na Syberii Piłsudski za działalność polityczną. W 1890 wrócił z Sybiru, już mężczyzna brodaty, ustabilizowany politycznie, ukształtowany, wstępuje do PPS-u, w PPS-ie robi rozłam, robi organizację bojową, czyli chodzi, żeby wyzwolić Polskę spod zaboru. I siedząc właśnie na tym zesłaniu na Syberii, miejscowa taka cyganka wróżyła z rąk. No i podpuścili go, czy tam ze śmiechu, żeby sobie powróżył. A Piłsudski miał prawą rękę dużą, czyli mówili, że do czynu, a małą lewą do miłości. No i podał tę rękę cygance, ona spojrzała i w drzwi i uciekła i krzyknęła tylko, że carą budziesz, czyli carem, czyli tam krew widziała na przywódca. No co potem się tam stało, tak nie było, bo 20 rok, wojna polsko-bolszewicka, czy 26 przewrót majowy. Następny w 14 roku, 22 lutego, w Paryżu przebywa Piłsudski i ma odczyt w Instytucie Geografii. I wszystko przedstawił, kto z kim się złapie w pierwszej wojnie. Kto wygra, kto przegra. Wszystko tak mu się, no wizje, nie wizje, no strateg był bardzo dobrym, był politykiem, żołnierzem, dowódcą. I jeszcze dziwnym takim trafem, jak w 12 maja 1935 roku umiera Piłsudski. Ciało złożyli w Belwederze, bardzo dużo, tam paręset tysięcy z ambasadorami, z wszystkimi urzędnikami, tam oddawali mu hołd. Potem przewieźli go do świętego Jana, do katedry, do Warszawy. I tam były szarfy, herby, orły, różne tam wystrój do niego, pod tego Piłsudskiego. On był bardzo skromnym człowiekiem, nie lubił takiego przepychu, blichtru. I to się w nocy zapaliło wszystko. Ugasili, no zbieg okoliczności, gdzieś tam może świeca czy coś, no dobrze. Na drugi dzień pojechali na pola mokotowskie i tam przed wozem przejeżdżają ułani, wszyscy żołnierze maszerują i salut armatni, 21 salw armatnich strzelają na pierwsza, druga, trzecia, równie odstęp. Skończył się 21, czyli już koniec. A tuż z nieba 22 łup. No też dziwne, no przypadek, no różnie się zdarza. Potem trumnę 17 wkładają na Lorę, to jest taka odkryty wagon, jadą do Krakowa, no na Wawelu pochowany Piłsudski jest. I jedzie ten pociąg, a za nim, za pociągiem, burza idzie od Warszawy aż po Kraków. W Krakowie poniszczyło wszystkie wystroje, tam na tych lampach, tam różne te napisy, poniszczyło tak samo. I dojechali do Krakowa, stają na dworcu, mają trumnę zdjąć, a nowy był wagon specjalny dla marszałka, wiadomo, nie? I chcą zdejmować się trumnę, urwało się tę oś. No to dziwne, no tyle rzeczy naraz do jednego człowieka. I w Instytucie Meteorologii w Krakowie właśnie odczytali, bo było wielkie zaćmienie słońca, trzeba było zaświecić było światła w domach, żeby było widać. I spadła temperatura o 7 stopni. Tak się zimno zrobiło. No nieraz tak jest, że spadnie. Ale to jest taki dziwny zbieg okoliczności, że przy jednym człowieku tyle takich rzeczy się działo. On no, był charakternik, mocnego charakteru. Wiadomo, na Syberii był ukształtowany charakter. Nie bał się. W 20 roku, no to był wyczyn, każdy mu puchał w głowę, co ty chłopie robisz, z Rosją się bierze za bary, jak tam jest tyle majątku, tyle stali, tyle ludności, tyle sprzętu, ale to krótko miało być, tak, żeby nie przesadzać. Dobra.
No i właśnie jego bardzo lubili, żołnierze słuchali. Nawet jak umarł w Belwederze 12 maja, taki był jego adiutant, prawdopodobnie wyszedł i się zastrzelił, tak? Przeżywali śmierć Piłsudskiego, no bardzo go lubili żołnierze wszyscy, nawet tutaj taka nauczycielka opowiadała, pani Gajosowa, że ojciec jej był w Legionach i mówi, że panie Januszu, on zawsze na kiedy jest Józefa, 19 czy 17? 19. 9. To zawsze na piechotę do Warszawy szedł, na Józefa, no przecież takich jak on to było miliony w Polsce, ale zaszedł, zasalutował to nie pod Belwederem, czy wpisał się i przyszedł z powrotem, buty na w ręce, żeby nie zniszczyć i co roku chodził. To jak to społeczeństwo lubiało i kochało. I on właśnie dlatego tak zjednoczył tę Polskę, powstały wiadomo legiony wtedy w 14 roku w Krakowie z Oleandru wyruszyły budzić Polskę ze snu właśnie do Kielco. Co doszli. I duża zasługa jego właśnie, że te niepodległość żeśmy odzyskali. Wiadomo, nie był jeden, było jeszcze bardzo wiele mądrych przywódców. Był Witos, był Korfanty, był Dmowski, ale Paderewski bardzo, bardzo dużo się przyczynił do odzyskania niepodległości, ponieważ prezydent amerykański Wilson był jego kolegą, a on grał na pianinie, ten Paderewski. I napisał ten Wilson, ten prezydent amerykański, 13 punktów, żeby był pokój w Europie. I właśnie w 13 punkcie było, że ma być Polska z dostępem do morza, niepodległa, suwerenna. I to już skoro Amerykanie zwycięzcy, niepokonani, no bo tak Francja wygrała, ale takie półrysowe zwycięstwo, bardzo dużo tam milionów zginęło żołnierzy. Niemcy przegrani, Ruscy no przegrani, rewolucja w 17, nie liczą się. I te inne państwa tak samo pokaleczone po tego i wszystko, wszyscy patrzyli się na Amerykę jako najmocniejsze państwo i które rozdawało karty wtedy. I właśnie dzięki temu Paderewskiemu ta niepodległość też w dużej mierze można przyznać. Piłsudski miał zmysł do wojenki, do polityki, ale i nawet po 21 roku, to było po wojnie polsko-bolszewickiej, zaprosił tak jakby teraz Czerwony Krzyż. To była przedtem Liga Narodów i przy Lidze Narodów taka organizacja, która pomagała. Po wojnie, po drugiej UNRWA była taka, to coś takiego jak Czerwony Krzyż, takie podobne. I zaprosił wszystkich tych przedstawicieli z Europy, między innymi ze Stanów Zjednoczonych. Przyjechał taki, wtedy był senatorem, nazywał się Hower. Jest taka duża w Ameryce właśnie tama imieniem Hovera, to właśnie za jego czasów powstała. I ten Hover z tymi wszystkimi oficerami, generałami na podwyższeniu stoi, a Piłsudski taki wymyk zrobił, że zebrał 20 tysięcy dzieci w Warszawie na Polach Mokotowskich, rozdał im kubki cynowe i talerze i idą przed nimi boso, przed tym. I nagle, no żeby zmiękczyć ich, nie, żeby tam dali pomoc tego, i nagle ten szpaler tych dzieci się załamuje. Co jest, no co każdy, co się dzieje, nie, no mieli iść prosto, a tego. A oni złapali królika, króla, zająca, nie królika, zająca i dali temu Hoverowi. Nie było generała, który wiele widział, żeby nie zapłakał tu. No ale to tak dobrze na to tak za głowa co mówi, że oś u wozu nie smarowana, może się upalić tak. Ja gardło, dziękuję się z tym. No ja to tak uczuciowo, to proszę się nie gniewać, że tak. Ona moje. I kończąc, bo dużo tu łani było, czyli szable. Pierwszą szablą, którą odzyskaliśmy niepodległość, była szabla wzór 1917, czyli jeszcze w 17 roku wojna trwała, bo w 18 się skończyła. I nie było żadnych polskich przecież zakładów ani przemysłu.
ale było w dzienniku ustaw wojskowym opisana tylko rękojeść, bo wszystko resztę było zaborczych państw szable. Nie, to jest na przykład austro-węgierska, 17 oficerska, Piłsudski ma z nią zdjęcie. Resztę wszystko austriackie, austro-węgierskie, tylko orzełek nalutowany, tu jest właśnie strzelecki, legionowy na tej rączce i to jest właśnie ta pierwsza szabla. A ostatnią szablą, którą Polacy zrobili, to jest ta szabla. Piłsudski mówi tak, skończyć z tą strokacizną, bo były szable austriackie, rosyjskie, francuskie, amerykańskie, niemieckie, różne, wszystkie tego. I polskie były, taki Borowski, Leszna 27, robił szable, ale takie liche te szable się wyginały, łamały, nawet prawdopodobnie miał sprawę z wojskiem sądową. I Piłsudski mówi, skończy z tym dziadostwem, zrobić jedną, ma dobrą szablę. No i rozpisali konkurs, między innymi Wieniawa Długoszowski, dwugwiazdkowy generał, adiutant jego wcześniejszy, był przewodniczący tej komisji. I ta szabla, żeby była przyjęta na stan Wojska Polskiego, to musiała tak 15 cm w tą stronę się odchylić, albo w tą i wrócić do tej samej. I taka była. Na trzech ołowianych podłożach półcentymetrowy stalowy pręt. Ołów miękki, żeby nie utrącić, tylko żeby się... I pisze, że wprawny ułan, czyli kawał chłopa, trzy razy ciął i wcale nie było wyszczerbione. W pochwie 150 kg rzucali na to i żeby nie załamała się, no bo jak się na koniu przewróci, żeby wyciągnął, żeby mu nie zablokowało. I taka była. Była to najlepsza szabla na świecie, jeżeli chodzi o kolekcjonerów, to jest właśnie najdroższa. To jest taka, cieszy się wielką estymą, no samo to materiał najlepszy. I Niemcy w 1939 roku po kampanii wrześniowej brali sobie oficerowie i do domu zawozili jako trofeum. I dlatego później nasi tam chłopaki pracują gdzieś tam w NRD, to wykupywali i tak przywozili, przymycali, żeby to jakoś tam leciało. Na tym dziękuję ślicznie. Przepraszam, że...